170 tysięcy, tak. Tylu Polaków, tyle Polek jest mniej przez ostatnie 12 miesięcy. Co powinien zrobić odpowiedzialny rząd? Odpowiedzialny rząd powinien wspierać właśnie tego typu programy, jak program dofinansowujący metodę in vitro. To program nowoczesny, to program sprawdzony, to program, który daje szczęście tysiącom polskich rodzin. Potrzebujemy 100 tysięcy podpisów. Będziemy je zbierać w ciągu najbliższych 3 miesięcy we wszystkich miastach, również w miasteczkach mniejszych w Polsce. Jeżeli nie jesteście w stanie Państwo dotrzeć na żadną z naszych zbiórek, wystarczy wejść na stronę takdlainvitro.pl, pobrać kartę do wypełnienia podpisów, zebrać podpisy wśród przyjaciół, znajomych, sąsiadów, rodziny i odesłać ją na jeden ze wskazanych adresów albo przynieść po prostu do lokalnego biura Platformy Obywatelskiej. Nie może być tak, że w XXI wieku w państwie, w centrum Europy, mającym aspiracje bycia tutaj regionalnym graczem, regionalnym mocarstwem, jak to niektórzy mówią, ale państwem, które chce coś znaczyć, żeby w XXI wieku w takim państwie zabobon, strach stał przed rozumem i przed nauką. A tak się niestety dzieje w przypadku in vitro. Ponad 75% Polek i Polaków popiera metodę in vitro. To pokazuje jedno. Niezależnie od naszych poglądów politycznych, religijnych czy światopoglądowych, 3/4 Polaków jest za tym, aby metoda in vitro wspierała w Polsce tych, którzy chcą mieć dzieci.